Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam serdecznie, Mafia Solec z tej strony i od zera do farmera w piękny weekendzik się kłania. Ze mną jest Bronuś Jadaś. Siema. Kłaniam się. Piękny składzik i dzisiaj John Direk na sklepie to zwiastuje, że w końcu jakiś nowy nabyteczek. Co my w końcu sobie coś kupimy i powiem wam, że na razie starej maszyny nie sprzedaję, a będzie to beczkowóz. Kupujemy coś nowego, co mam nadzieję, że w naszym gospodarstwie będzie ładnie pasowało. Niestety nie ma nadal gospodarstwa, ale na ten temat sobie porozmawiamy, jak już będziemy jakąś robotę wykonywać, więc ja już do sklepu się udaję. Jak widzimy, header do kombajnu na promocjach, ale nam na razie taki niepotrzebny jest. Lecimy sobie w beczkowozy, proszę was państwo, i skupujemy sobie beczkowozu kamera. Powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Na razie bierzemy pojemność 15500, bo to i tak jest dość dużo jak na nasze gospodarstwo. I to jest wymiana tam bodajże o 6500 litrów, dlatego też to powinno u nas zostać. Szukam sobie oponek jakichś ładnych i te chyba wyglądają fajnie. Zmienię to na 15, bo sprawdzałem na 16 i dość szybko jedzie. Oryginalnie ma 16, najwyżej kiedyś sobie tam zmienimy. Tych wzorów nie dodaję, choć naprawdę zastanawiałem się na temat tego, czy czasami sobie nie ogarnąć jakiegoś adapterka z tyłu. Mało kiedy tego używamy, fakt, że używamy często te rozlewające dysze, takie wiecie, rurkowe tak zwane, a myślałem sobie bardziej nad jakąś talerzóweczką. Och, dobrze, że był chyba sklep zresetowany, tak jest. Uff, jaki farcik, totalnie o tym zapomniałem. John Direk dzisiaj będzie sobie popylał, powiem wam, że naprawdę bardzo ładny zestawik. No, ja jak ją zobaczyłem, mówię, dobra, nie szukam niczego innego, biorę ją od razu i myślę, że tutaj powinna nam fajną robotkę zrobić, tym bardziej mamy też żółtą ciężarówkę, beczkę żółtą na ciężarówce, o może tak to powiem, i to naprawdę, powiem wam szczerze, bardzo ładnie wygląda, no sami zresztą ten zestawisz teraz widzicie. Dobra, jadę się zatankować i od razu z chłopakami wyjeżdżamy sobie typowo na pole za strażą. Dzisiaj taki odcinek, powiem wam szczerze, powrót do przeszłości, tak jak to zawsze od zera bywało, czyli kurczę, to co praktycznie zostało zakończone na poprzednich odcinkach, tylko i wyłącznie gdzieś tam sobie posprzątałem, ale nic więcej zbytnio nie robiłem, tylko gdzieś przyszykowałem zestawy, żeby można było sobie jeździć. I tak, kombaj już na mnie tam czeka na tym polu, więc później będziemy sobie na pewno nim popylać dalej na żniwa, bo jak wiecie, no nowy nabyteczek jest, może mu się tutaj nie mieści na to stare gospodarstwo, ale powiem wam szczerze, no jest ciężko, jest ciężko. Tak, będę kosił rzepak, generalnie jest do koszenia wszystko, aż się zdziwiłem zdeczka, bo pamiętamy poprzedni sezon i w poprzednim sezonie, panowie, było tak, że kurczę, no jak sami pamiętacie, mieliśmy problem z uprawami takim jak owiec czy pszenica, że bardzo późno one były, ale teraz jest troszeczkę lepiej, wszystko już nam, można powiedzieć, że na tym lipcu urosło, czyli tak jakby się troszeczkę odbugowało, więc miejmy nadzieję, że będzie git. Nie ma gospodarstwa, powiem wam wczoraj tak, przesiedziałem z 5 godzin. Miałem już budynki, które gdzieś tam na ryzyk fizyk chciałem przebudować, wybudować coś, żeby ładnie wyglądało. Czekaj, ja ci cofnę, a nie, ładnie przeszedłeś. Nie udało się. No tutaj, jak już sami dobrze wiemy, to niestety muszę jeszcze bardziej cofnąć, nie? To drzewko to trzeba stąd wywalić, tak, no, nie możemy zresztą, się łamać, no wywalać nie trzeba, bo tu zaraz wszystko będzie wywalone, także to już nie jest gospodarstwo, słuchajcie, mordy na ten sprzęt niestety. Więc czekaj, ja muszę chyba też sobie cofnąć, trochę za blisko podjechałem. No ty tym zestawem to też nie wiem, a, czy nie wiem, czy nie jest, nie wiem, czy nie wiem, czy tu nie jest skręt na oś, i mi kurwa zahaczyła. Wal prosto przez pszenicę. Nie. No tutaj tak jak teraz zgadaliśmy, no jednak już coraz mniej miejsca na tak długie gabaryty się tutaj robi, tak. O, jest okej, okay. Nie pojechałem aż tak źle po tej pszenicy, także nie ma tragedii. No tutaj jeszcze w miarę to wyglądało wcześniej, jak słuchajcie, były te mniejsze sprzęty. No teraz już to nie bardzo wygląda. Starałem się wczoraj, bo mówię, z 5 godzin chyba przesiedziałem i tak można powiedzieć śmiało, że na nic oprócz miejsca, że pod gospodarstwo jest, to nic innego nie udało się wymącić. A udało się wyrównać ten teren tam? Tak, powiem ci, teren, udało mi się zrobić petarda, więc teren na pewno mi zostanie, jeżeli będziemy dalej budować, to teren mam luks do zrobienia, bo teren na gospodarce jest równy, już nie będzie żadnych poziomów, jak to bywało kiedyś za czasów od zera do farmera, będzie to miała być to prosta gospodarka, ale jeśli chodzi o podjazd jeden, to naprawdę będzie dość ciekawy, bo będzie taki, no, terenowo zrobiony dość ciekawie, i nie...
Serio, ty kurwa mi tu wyjechałeś? Ja myślałem, że ty skręcisz w lewo i to jeszcze bez kierunku. Jedź, no, z której mordę zaczynasz? Wiesz co, ja zaraz wam pokażę i mi powiecie, czy tak pasuje wam robotaju, bo będziemy tutaj robić dość duże poprzeczniaki, ale za to zrobimy dość szerokie też pole, bo nie ukrywam, że chciałbym wykorzystać jak najwięcej tego pola, ale też tak, żeby później nie było problemu z... Znaczy, ja możemy to zrobić tak, jak robiliśmy ziemniaki. Ziemniaki? No, nie, ja chciałem ciepnąć, tak. Ciepnąć też ten pas. Słuchajcie, nie, ja bym się nie bawił w te pasy. Ja generalnie bym zaczął gdzieś, nie wiem, coś takiego tutaj, jak stoisz właśnie tym klasem. I teraz tak, od tej ścieżki do tej ścieżki, co tutaj jest. I przy końcówce też myślę, że gdzieś, tak jak idzie ta ścieżka poprzeczna, to tak, no, ścieżek. Kurde, może i tu zawróci, choć ja bym zawróci. Jeszcze tu nawet myślę, że o, coś takiego tu poleciał, to jest, nie? Droga, mordo, więc tu jest też ten plus, że... No tu też z jednej strony szeroko, dobrze, ale no mówię, co robimy? Czy my wszystko gruberujemy, czy też nie? Jak to wygląda? Czy ja mam gnojowice rozlewać wszędzie? Wszystko. Tak, bo te chwasty wyjdą, będą wysokie. To ale gnojowice ty koleje tam, gdzie potrzeba, wtedy. Nie, chyba wszędzie. Jak już gruberujemy wszystko, ja to wszędzie leje. Ja bym pole, bo potem będzie przerąbane, tak, nie jest, tak, równo. Tak, no. Znaczy, no, chodzi o to, że przecież później, wiesz, ty marchewka wyciągnie, a my będziemy sobie mogli później przyjechać i rozlać na całym, nie? Lej, lej tylko pod marchewkę wtedy, dobra. No, także ja leję pod marchewkę tutaj i będzie gicior. Teraz tak. Ona ma rozlewu. Ja też zacznę tak to gruberować od tego momentu, gdzie jest. Tak, a zgruberujesz resztę sobie później, tak, nie? Tak, tak. Także no, to tam nie ma problemu. Czekaj, sobie troszeczkę. Nawet lepiej, bo będzie też fajnie widoczne, jak jest. I tak. Ale powiem wam, naprawdę zakochuję się w tym, że lecimy sobie na sieczkę ostatnio. Czekajcie, tu miało być 15 na godzinę, ustawiam 14, załączałem beczkowóz. I tak moim zdaniem jest to dość szybko, jeśli chodzi o 15 na godzinę beczkowodzak. Przyzwyczailiśmy się troszeczkę do wolniejszej jazdy, więc mówię, no na razie ten 1 km zdejmujemy, ale no po to też ma być ta beczka, że ma być wydajna. Właśnie, ty, ja leję 80, ile ja mam tu lać? Ale jest sieczka, więc dobrze chyba leję. Poczekaj. Bo to da 100 ponad. Jest 25, no to będzie 100 coś, no dobra, to tak zostawmy, no bo też żeby jeszcze w razie W wyrównać nawozem, no, bo ja nie wiem ile 95 w maksie tutaj dajesz w tym momencie. To czekaj, to sobie dorzucę. Czekaj. Aha, bo tu się ustawiła ta, dobra. Automatyczna. O, dobra. 90 teraz dorzucimy i można jechać. Moim automatycznym nie zauważyłem. Też mam dzisiaj to rozmazywanie, na którym sobie poprzednio grałem. Na razie jeszcze zostawiam na każdym odcinku, żeby poznać waszą, że tak powiem, opinię na ten temat. Bo nie ugra mi się zarąbiście na tym gra, bo gdzieś tam mi nie renderuje niepotrzebnego terenu na daleko, który no nie zawsze mi się podoba, jak jest to wszystko powykańczane. Dlatego też tutaj nie ukrywam, że póki co na każdej serii sobie na tym pogram. Zobaczymy, jak każda mapa będzie się zachowywać, bo to też w zależności, wiecie, jak mapa terenowo wygląda na daleko, tak też ten teren renderuje. Wiadomo, jest trochę problem z tym wtedy chudami górnymi, ale gdzieś tam mi to nie przeszkadza, praktycznie w ciągnikach wygląda to dobrze. Trzeba zmienić Maseju, bo Masej ma chyba na 50 metrów nawet nie ustawione naklejki, bo teraz ja jechałem przy nim i ja dopiero w tym momencie teraz widzę dopiero naklejki. Także... A powiem ci, zauważyłem to, że to się różni, bo tam na przykład bardzo blisko byłem i już tych naklejek nie było, a na zakończenie odcinka, jak tu kosiliście, to na pół pola widziałem, więc... No, a widzisz, a ja teraz jadę, no zobacz, jak blisko byłem i, no i ja tych naklejek nie widziałem, mam, nie? Mam te naklejki w tym momencie, tak? No to... W tym momencie, no dobra, ty jesteś tak bliżej, ja troszeczkę. Jestem też bliżej o wiele, więc... Ja troszeczkę inaczej sobie tutaj jechałem, więc niestety tych naklejeczek zbytnio nie widziałem. No i teraz słuchajcie, jeśli chodzi o budowy, tak sobie popatrzyłem jeszcze, wiecie, na stary sezon, jeśli chodzi o od zera do farmera i powiem wam tak, tam była po prostu amerykańska mapa. Tam był ten plusik, że jednak mimo wszystko, jak się nie zrobiło tych nowoczesnych budynków, to to mega zajebiście wyglądało. I kurczę, tu jest taki duży problem, że mapa, no faktycznie, gdzieś tam jest klimatycznie całkiem inna niż te poprzednie. Naprawdę M-ki był przepiękną mapą, jak ja sobie popatrzyłem, jak my mieliśmy połączone pola i to na takie już duże kawałeczki, które naprawdę bardzo ładnie wyglądały. Ja naprawdę byłem w szoku, jak proste, fajne gospodarstwa można było budować. I tu jest też problem taki, że wiecie, no my na tych od zera do farmera staramy się, żeby jak najwięcej tych takich oryginalnych rzeczy wykorzystywać. No bo też na tym od zera do farmera miało polegać, bo najczęściej wyglądało to tak, że korzystamy z tych najbardziej oryginalnych lub modhuba, tak żeby tylko, wiecie, móc się wesprzeć jakimiś modami, żeby to fajnie wyglądało. No i tu jest problem taki, że naprawdę zielonka jest tak słaba w malowania, że oprócz betonu, który można wylać na gospodarce, to są jeszcze jakieś takie głupie płyty, które uwierzcie, że naprawdę mało gdzie im pasują. Jeszcze przed chałupą można sobie jak najbardziej je ułożyć,
ale kuźwa układać je na gospodarce, niciula to, słuchajcie, nie pasuje. I teraz tak, nie dziwię się, że zrobiłem gospodarkę, taką jaką zrobiłem teraz ostatnio, czyli dużo było tej zielonki, bo naprawdę wczoraj budując, próbowałem ogarniać jakieś płyty, nie płyty, to wszystko i powiem wam, że naprawdę była tragedia. Bo jadłem sobie na całe gospo beton, porobiłem jakieś krawężniki i krawężniki, to i tak nie oddawało, bo ten beton no tak się dziwnie zlewa, że to jest totalna masakra. I ja mówię, no nie zrobię drugiego gospodarstwa, bo wprawdzie te budynki, które miałem, wyglądały typowo na taki troszkę większy, nowocześniejszy PGR, ale to nadal bym musiał zrobić te tekstury takiej zieleni, tej trawy na gospodarce, żeby po prostu, jakby to powiedzieć, to zlanie tego betonu jakoś wykluczyć. No ale ni cholery to nie wygląda, ja wiem, że wy teraz oczekujecie na jakieś gospodarstwo, które będzie całe wybetonowane, więc po prostu czeka nas to, że zmiana budynków. Dzisiaj od rana jeszcze przejechałem od huba po kilkanaście razy, praktycznie w co drugą rzecz wchodziłem, bo mówię, może gdzieś tam na zdjęciach można to jakoś zmodyfikować, może gdzieś jest jakaś paczka, może cokolwiek jest jakoś inaczej, tak żeby po prostu to ładnie wyglądało. Niestety niciula, powiem wam szczerze, nie znalazłem nic oprócz tam może jeszcze dwóch budynków, które gdzieś jestem w stanie sobie sam na ten moment ogarnąć. Jeśli bym podzielił modhuba w porównaniu do poprzednich sezonów, poprzednich farmingów, bo może tak to bardziej nazwę, to powiem wam szczerze, że wcześniej to jakoś te budynki takie nowocześniejsze, na średnie, nowocześniejsze gospodarstwa szło znaleźć. Teraz modhub dzieli się na amerykańskie i na polskie i nie ma tych takich fajnych pośrednich hal, nie ma takich pośrednich fajnych budynków. Ja oprócz, mówię, obory, nie znalazłem totalnie, słuchajcie, nic, co by idealnie do tej stylem obory pasowało. Bo albo to już jest taka blacha, że to typowo pod amerykańskie jakoś wygląda i niezbyt pod naszą zielonkę, bo też patrzę na to, że to wiecie, no każda mapa inaczej wygląda. Na M-Krieg może by to jakoś wyglądało, ale tu jest 10 razy inaczej. Dlatego też powiem wam szczerze, no jeszcze jedno koło ratunkowe wyciągnąłem, zobaczymy co mi się uda załatwić, jeśli chodzi o budynki. Jeżeli nie, no to naprawdę będzie, słuchajcie, tutaj ciekawie i sam szczerze powiem wam, że nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Teren mamy super. No ale na tym terenie super się można tyle powiedzieć, że to super, nic więcej. Ogólnie myślę, że za każdym razem się udało coś pobudować. No teraz mówię, chcemy trochę też, tak jak Bolek powiedział, nawiązać tym klimatem bardziej już do nowoczesności niż do starych sprzętów, starych budynków. Myślę, że się uda, tak czy siak. Ja mówię, ja przynajmniej już pomysły mi się kończą, to jest najgorsze. Bo już mówię, tyle razy co modhuba przejechałem, no to no, nie będę korzystał z innych stron, bo jednak no, chciałbym, aby te budynki gdzieś tam z tego modhuba mimo wszystko tym bardziej, że zawsze braliśmy z modhuba były lub z takiej strony, która naprawdę gdzieś tam bardzo mocno nawiązuje do modhuba, może tak to powiedzmy sobie. Dobra, czekaj, aha, tu miałem gnojowicy nie rozdawać, zapomniałem. Dobra, czyli ja mam tak szczerze, generalnie koniec, idzie wam, ja jestem w szoku. Dlatego, że ty rozlałeś mordo na całym polu, więc ten pasek też powinieneś. To z tamtej strony też do końca dojechać chyba, co? No z tamtej dojechałem też niby, no, nie? Więc weź może i całość przeleć, bo to... Tu wiesz co, i tak dużo nie zostało, ja i tak już bym chciał teraz wjechać normalnie w gruber, żeby sobie tutaj coś podziałać. Już się oddaję, ja może skończę tak to tą gnojowicę. I może skończę tą gnojowicę, tak to, bo no tam niestety brakowało mi takiego metra, nie? Do wjechania. Czekaj, to jest GPS odpalony? Jo, to powinno tak, być tak, chyba ja miarę na GPS-ie, okay, ale więc... dobra, ja sobie tutaj wjadę. I sobie dzisiaj jeszcze tutaj poogarniamy, tak żeby od razu żniwa wam się nie znudziły, bo tych żniwi tak będzie w najbliższych odcinkach naprawdę sporo. My dzisiaj sobie pojedziemy, dlatego też tu Massive Ferguson jest przyszykowany, bo od razu gdzieś tam, żeby sobie nie biegać po mapie, wsiądziemy do kombajnu i udamy się na kolejne pole rzepaku. Fajnie z rzepaczkiem, bo jest przy samej firmie od razu, przy olejarni, więc gdzieś tam od razu będziemy sobie go praktycznie, można powiedzieć, śmiało odwozić. Trzeba będzie też pamiętać, ale ja to dzisiaj wszystko porobię, żeby olej już odpalić na przechowywanie oraz po włączam sobie dzisiaj zupki, ale to może teraz gdzieś w następnym okrążeniu, jak sobie GPRS-ka odpalimy i tak 11 na godzinkę ustawimy. Ty mordo, tam jak zasiejesz, to i tak później sobie wyrównamy to w razie W gruberkiem. Jo, na skrajniakach zawsze, no, że tam wiesz, na koniec się przejedzie jeden przejazd i będzie wyrównane. No, na pewno zrobimy jakoś mega równo, bo powiem wam szczerze, chcę, i tu już widzę, że i tak tam co Bronek dosiewa, to i tak sobie pojedziemy troszeczkę dalej, tak mi się przynajmniej zdaje. Z racji tego, że po prostu tu musi być duży poprzeczniak, aby na spokojnie tymi dwoma kombajnami do kopania
Można było sobie spokojnie nawracać. Okej, tu możemy sobie odpalić teraz naszego GPRS-a. I tak, potrójna zupa się skończyła, jak sami dobrze widzicie. Marchewki naprawdę zostało sporo, więc włączamy zupkę. Oraz mamy barszczyku. I tu też możemy spokojnie włączyć. 60 tysięcy litrów marchewki, naprawdę dużo. Jeśli chodzi o naszego cieśle, trzeba mu ogarnąć deski. Czyli drzewko, które jest poszykowane, trzeba wrzucić na... A, dobra. Czekaj, przechowywanie, dystrybucja, dobra, było na przechowywaniu, dlatego też nie zostały dostarczone. Tu widzę, że jeszcze drzewa ma, więc okej, z tą firmą spoko i od razu rzepak dajmy sobie na dystrybucja, na przechowywanie, bo na razie nie mamy i tak firmy jeszcze kupionej i ogarniętej. Właśnie, my tą firmę, którą chcemy zakupić, czyli tam do tych frytków, chipsów, to ona jest do postawienia na mapie, czy musimy ją sami ogarnąć? Nie, ona stoi już. Ona stoi, także git. Tak. Także git, to będziemy mogli sobie to w najbliższym czasie kupić. W tym sezonie ziemniaki, Adaś, ty mówiłeś, że są na 54. To jest takie pole, no, trzeba będzie to na pewno dobrze podzielić. Trzeba będzie to na pewno dobrze podzielić, bo nie ukrywam, że... No to pole ma tam niecały hektar chyba, jak dobrze pamiętam. Tam jest chyba z 0,7 czy z 0,8. Hektar 17, mordo? Co? Hektar 17. Hektar 17 tam jest? Tak. O kurde, no dobra, no to tam około hektara wyjdzie tam. Tam obydwa, bo jeden ma hektar, czyli po 53, gdzie są buraki. No, no, to jest hektar, a dalej jest hektar 17. O cholera. No dobra, no to fajnie, to wtedy trzeba będzie gdzieś tam ogarnąć połowę, zawieźć tutaj, połowę tutaj i wtedy... W miarę powinna jedna i druga firma to wytworzyć. Jeżeli będziemy widzieć, że faktycznie no to mega się jakoś opłaca, no to jeszcze w te ziemniaczki sobie pociśniemy. No bo z ziemniakami mamy troszeczkę łatwiej, jeśli chodzi o kombajny. Jeśli mógłbym także zainwestować w coś po prostu większego, byśmy tutaj mogli samojezdnego, którym coś, co ma swój zbiornik, no bo jak sami dobrze wiemy, no w warzywkach to jest tak troszeczkę inaczej. Z tym dużym kombajnem jest leciutki problem, no bo on tego tak jakby swojego zbiornika nie ma. A jednak my lubimy te maszyny, bo nie zawsze jest czas, żeby w trójkę wykonywać daną rzecz. Wiadomo, fajnie podziałać sobie, no ale też przy wszystkich maszynach, jeżeli byśmy mieli tak mieć, że cały czas będziemy musieli jeździć i odbierać, no to też tej roboty by było troszeczkę. No powiem, że to z czasem to się zrobi uciążliwe, no po prostu no. I nie będziemy dawać rady. A tak to wiecie. Czasami dzielimy się po prostu, że każdy wiecie, jedzie w swoją stronę i każdy robi swoją robotę, nie? No, także tutaj powinno w miarę to jakoś wyglądać, bo czy przy ziemniakach, no teraz na póki co mamy właśnie jeżdżenie obok, bo jak sami pamiętacie, zmieniliśmy sobie na glimę taki taśmociąg jakby. No to przy ziemniakach mamy swoje zbiorniki, później myślę, że to wybinimy. Przy ziemniakach właśnie dokupimy coś z własnym zbiornikiem, a do warzywek wtedy możemy zainwestować i spróbować ogarnąć sobie właśnie ten kombajnik, który jest przepotężnie drogi. No ale jak sami dobrze widzimy, na warzywkach wychodzimy sporo, więc te warzywka na pewno tutaj będziemy cisnąć. Marchewki, kurczę, dużo, kurde, nie wiem, ciężko mi hektarowo to wyliczyć, jak to wygląda. Też nie pomyślałem, żebyśmy ustawili sobie dzisiaj na siewniku, chyba że to pokazuje od dzisiaj, ile to sieje na danym odcinku. Więc wtedy byśmy byli pewni, ile mamy musiałby za... Musiałby Bronek pamiętać, ile sianek było na samym początku, tak? Albo no, zresetować. Nie patrzałem, bo tam nie ma, kurde, szkoda, że tam nie ma opcji, że w każdym odcinku, jeżeli się wejdzie, to tak jakby ona się tak, resetuje, jakby samo resetowało, no to by było fajne. Że tylko ci zapamiętuje z danego odcinka, tak jakby. No ale tak czy siak, no tu jest... już wam mówię... No ponad hektar będzie, na pewno. No na pewno. Tu jest coś koło półtora hektara. Tu jest nawet równo chyba półtora hektara. Jako całe pole. Tak, jako całe pole to jest równo półtora hektara, więc ponad hektar na pewno. Ze 0,4 odleci. Ze 0,4 odleci i 0,3, no to ponad hektar będzie same marchewki. Czyli tak, jak już dobrze przed chwilą słyszeliście, 53 pole ma hektar, no ale ono tam jest obsiane do samego końca, tam nie ma żadnych pasów, chyba nie pasów, no więc mamy, więc będzie bardzo podobnie. Każde pole po hektar mamy. No, więc będzie bardzo podobnie. Teraz tylko nie pamiętam, jak to wychodzi podług danej rzeczy, ile... Pasternak też jest hektar. Sypie z hektara, nie? Wszystko jest hektar, naprawdę no, szok. Więc teraz tylko i wyłącznie żeśmy fajnie zmieni, to podzielili. No. Zmieni to, jaka jest jakość gleby i zmieni to, ile danej uprawy z hektara się dokładnie w litrach no dostaje. Tutaj akurat na tym polu jest taka normalna ale gleba, ale powinien być wyrównany sezon pod tym względem. I tak czy siak, to nie będą duże różnice. Przynajmniej tak mi się zdaje. No, buraczki mają najlepszą glebę. Tak? Tak, buraczki są na polu? 53 na tym nowym. No ja, no to tak koło. By to akurat by tak ponad nadgoniło to, co jest w marchewce tu, nie? Czyli, że tu jest ponad hektar, tam będzie hektar. Najgorsze jest ziemniaki. Sino, że glebę. Dwa pola obok siebie. No, a różnią się strasznie dużo, bo... Aha.
bardzo dużą ilością w ogóle iłu, bo to co się dzieje na jednym i na drugim polu to jest kilizator. A to jakoś w miarę idzie, czy to jest tak jakby każde pole obrysowane inaczej? Bo ja to powiem wam szczerze, ja nie patrzyłem ostatnio na te rzeczy w ogóle. Jakoś mi to idzie na tu, dobra. Nie, bo już się trochę bałem, jak tak powiedziałeś, że pomiędzy tym a tym jest taka różnica, to są pola vis-a-vis przez miedzę, to tak sobie pomyślałem, że mówię, kuźwa, może oni dla każdego pola malowali inną glebę, ale nie, całe szczęście polecieli pasami. Na skos idzie, tak, na skos idzie taki pas. Bo się trochę mówię, przestraszyłem, jeśli chodzi o to. Dobra, ja sobie dojadę teraz tu do końca, nawet nie, poczekaj, żebym ja nie miał daleko do biegnięcia. Bronuś, dawaj się, wymienimy, ja sobie chwilkę tutaj jeszcze posieję, bo no, generalnie dopiero co wiosnę kończyliśmy i już tej roboty tyle było, ale chciałem jak najszybciej to też zrobić, żeby tu nie tylko te żniwa były, a żebyśmy też już się nie musieli martwić, że będzie za późno ta marchewka ogarnięta, albo gdzieś tam pozostanie i my będziemy chcieli przewijać i ty będziesz zbierał te belki? Wiesz co, nie, jeżeli ty, Adasiu, chcesz, to możesz jak najbardziej te beleczki. Ale powiedz mi, czy ja mam zbierać tutaj robić? Wiesz, to tak, no całe zróbmy, bo mordo, tu chwasty takie wyjdą brzydkie, że to będzie źle wyglądało. Ja bym teraz robić, czy po twoich siewach dopiero? Wiesz może co? Po siewach? Po siewach, mordo, możesz, bo i tak tu będziemy wyrównywać, nie? Także wiesz. No, ja bym mówił, bo sensu teraz szkoda roboty, jak ja i tak będę musiał to wyrównać. No, także nie musisz. Szkoda, bo no bo jakbyśmy chwiasty mieli wyłączone, to git, bo nie ukrywam, że po ścierlisku ładnie by to wyglądało, takie poprzeczniaki, nie? No ale no nie chcemy, żeby po prostu tu las się zrobił i gruberujemy to wszystko. Chodź, teraz co tak myślę, przecież po gruberze to nam wypierdzieli, ty, może my pługiem zorajmy. No ale nie, gdzie po orce będziemy jeździć? No nie, zorajmy i uprawmy, tak jak to zrobiliśmy z poprzednim sezonie na polu 91. Przecież mordo było dookoła zorane i nie było właśnie kwasu, bo teraz co tak myślę, że przecież jak my zgruberujemy, to jest trochę robota głupiego, byśmy musieli to gruberowanie zrobić w październiku przed kopaniem, czy tam w listopadzie. No. Czyli i tak będziemy musieli tam chwastami, znaczy chwastownikiem wlecieć i tak, więc jak zgruberujemy, to przelecimy chwastownikiem całe pole. I to ale mordo, jak zgruberujesz, to po chwastownik nie działa po zgruberowanym. No. Po zasianym działa chwastownik. I się opryskiwać też ci nie zadziała chyba. To jest tak głupio zrobione, bo my kiedyś już też chcieliśmy, przecież ścierlisko chcieliśmy sobie popryskać, to się nie dało. Nie, no jak nie? Pielnik wtedy usuwa. No to pielnikiem to zrobimy. Ze ścierniska? Nie, znaczy z grubera. Tego? Tak, no przecież ja to robiłem na tamtym polu. Aha, no to jakby tak się dało, no to dajcie Panie Boże, bo ja już mówię, tu ja już nie mam teorii na te chwasty, bo raz to tak działa, raz to tak działa. I, nie, no to możemy to zgruberować, żeby sobie takiej głupiej trochę roboty nie robić, no bo teraz oborać tylko parę przejazdów, no to też jest taka trochę robota bez sensu. Szkoda, że to mówię, bo ścierniska nie działa, usunąć normalnie. Jezu, ja bym tak chciał pryskać sobie ścierniska, bo to wiecie, ścieżki się zgadzają często po żniwach, tak to ślicznie by wyglądało, no i dupa. Nie wiem, czy linijkami tego nie naprawi, bo wiecie, ale pryskasz sobie ścierniska. No, chyba nic się nie zmieniło od początku FSA 22, chyba że zaktualizowali to albo coś. Choć my nie graliśmy, nie sprawdzałem tego na precyzyjnym. Sprawdzałem to na normalnym. Biorę to zaraz i sprawdzam. Bo my na od biedaka do kozaka chcieliśmy taką akcję kiedyś zrobić, pamiętam. Ja sobie wyjechałem, byłem przekonany, a nie sprawdzałem chyba tego. Wyjechałem sobie Władkiem, to znaczy, to były początki od biedaka do kozaka. Wyjechałem sobie Władkiem do pryskania i się okazało, że kuźwa niciula się nie da. Także może, daj Boże, jakby to zmienili, kurna cio. Ja to sprawdzam, a mnie to ciekawe. Powiedz mi, oprócz gruberowania, co dalej jeszcze z roboty? Wiesz co, mordeczko, ty już jeżeli jadaś zmienia belki. Ja biorę ten mordo, ty jechałeś, a wróciłeś? No wróciłem, no bo co? No jo. Nie w tę stronę. To wiesz co, to możesz wsiadać w kombajn, bo ja praktycznie już kończę sobie. Teraz zjeżdżam do końca i ja już tutaj zostawiam naszego ziomeczka, żeby on sobie tutaj kończył wsiać. I możesz zaczynać klasem już objeżdżać, żebym jak tam, jak dojadę, żebym miał gdzie się rozłożyć. Bo ja przyjadę, mordo, od starej gospy tak jakby, tutaj od handlarza zwierząt. To możesz, mordo, tak mi powykaszać od starej gospy ten taki winkiel, że miał gdzie się rozłożyć kombajnem. Dobra, dobra. Dobra, ja dojadę tylko do końca, puszczę sobie na H i będziemy cisnąć. Także no, idzie teraz weekend. Mam nadzieję, że coś się uda mi w weekend posiedzieć. Choć chciałem coś innego podziałać całkiem. I tu będziemy, kurna dziot, spróbowali coś ubudować, no bo mówię, no tu już nie chce się maszynami tam w ogóle jeździć. Nagle jest takie, wiecie, odcięcie od kilku odcinków, że faktycznie takie już są maszyny porządne, że nie idzie tędy po prostu jeździć. Usuwa, mordo. Usuwa? Usuwa, ja... całkiem usuwa, a nie, przepraszam, jednak nie całkiem usuwa, bo tak
Taki jest z góry zrobiony kolor, że jakby usuwało, ale nie, normalnie je pali, możesz przyjść. Je pali. Bożeż ty mój, serio? No to chociaż piękne akcje będziemy mieli. No mówię, no, ja faktycznie... Zostawię ci tutaj zestaw, zobaczysz sobie jak to wygląda. Na którym ty polu jesteś? Na 32 tutaj, jest bliziutko. Kurwa, czekaj, bo kombajnie przypierdoliłem. To taki szeroki? O, taki szeroki. 32... Tu na klinach. Aha, dobra, tu na klinach. Czekaj, czy ja jestem w stanie tu gdzieś sobie przejechać, żeby tu w miarę dojechać? No dobra, tam jest jakieś... Tam jest jakaś możliwość wjazdu. No, no kurczę, mnie to teraz tak zaciekawiło, że żyć by mi to nie dało. Te welki sprzedajemy, co nie? Z tego tak. Pola. Czekajcie, ja sobie odpalam koguciki. Kurde, najgorsze jest to, że nie znamy waszej opinii. Ale no dlatego też mówię, nie było ankiet, nie było niczego, bo my po prostu nagrywaliśmy sobie gdzieś te odcinki tak jakby trochę na zaś, bo sami dobrze wiecie, że to na weekendy zawsze tak się trafia i nie idzie tego inaczej zrobić. Także no... O kurde, to trochę sypnie tego rzepaku chyba. Dlatego ja nie rozstawiam za dużo przyczep, bo mam blisko do odwozu, nie? Więc... To tam git. Dobra, ja lecę sobie to zobaczyć, jak tu już jesteśmy. Ja pierdzielę, no mi się dopiero teraz przypomniało, że faktycznie ja to sprawdzałem, no jo, jest. No znikam. Mogę nawet przejechać ten jeden przejazd. Kurna, no serio. Zajebista akcja. To wygląda, no. Zajebista. Ale roundupem dajesz tutaj. A co wy robicie? Pryskanie ścierniska. Pryska ścierniska. Kurde, to mogliśmy ścierniska jednak zostawić. No ale mordo, dopiero teraz się ogarnęło. Gdybym ja wiedział, to ja bym chłopie pierwsze co bym wpadł, to bym opryskał ścierwisko dzisiaj. No tak, ale tak. I tak musimy wyrównać jakby skrajniak, nie? No. Rubberem. Nie, no ale ja wiesz, chociaż wiemy, że ja tak można robić. Kurde, nie no, sztos, dobra, nie jadę do końca. Zostawiamy to, lecimy, bo nic nie pokosimy sobie dzisiaj nowym kombajnem, kurna dziot. Czekaj, jak ja bym tu poleciał prosto... O, ja pierdziele, jak ją szybki. Nie, lecimy sobie normalnie, lecimy od starej gospy, bo tam jestem pewny, że tam będzie w miarę wycięte. O, ale to jest kurde kombaj, słuchajcie, do podróży, no to już jest level wyżej, nie? Tym już sobie można na drugi koniec mapy jechać, bo nie wiem, taka jazda zajmie tam ze 2 minutki, a nie 3 czy 4. 460 tysięcy. My mamy posprzedawane te wszystkie kwietniowe, nie? To co miało być. A co mogliśmy sprzedać, to sprzedaliśmy. Tak, to co mogliśmy, to sprzedaliśmy. No to dobrze, chociaż dobre i to. Najważniejsze, że mamy te czerwco-lipcowe posprzedawane, to jest podstawa. O, no to wiem, to pamiętałem mordo, to pamiętałem, no. Bo wiedziałem, że ten odcinek tak zaczynałeś. Nie, tam też ubrania sprzedaliśmy, więc chyba wszystko jest sprzedane. No beczka, czekaj, ile ona tam w ogóle wyszła? 60 tysięcy chyba. Co robimy w ogóle panowie z tą drugą? Raczej nie będziemy na dwie robić, nie? Też nie ma takiego polotu. Trzeba ją sprzedać i tyle. Kamerę. Już ona i tak wystarczająco... W przyszłości podejrzewam i tak będzie mieli dwie, no ale to jeszcze nie teraz chyba raczej. Mówię, ja bym jeszcze tu to pomyślał na pewno nad tą. Pomyślałbym nad tymi adapterkami, bo nie ukrywam, żeby sobie pojeździł. Ale już wczoraj gdzieś tam wolałem ten czas poświęcić na budowanie niż szukanie tych adapterów, bo potrzebowałbym albo multicolor, albo posiedzieć i wymienić tak jakby, bo trochę dziwnie to wygląda jak na przykład od Samsona. Czekaj, ja tu wjadę. Od Samsona zakładamy taki adapter i te kolory się różnią. Chciałbym zrobić, żeby gdzieś te kolorki w miarę fajnie spasować, żeby to ładnie, wiecie, wyglądało wszystko ze sobą, nie? Dobra, teraz tak, jak mam wjazd na wózek? Tak mam. Czekaj, źle tu wjechaliśmy. Musimy sobie zrobić coś takiego. O, pieniążki jakieś przyleciały, nie wiem skąd. Pieniążki! 8 tysięcy. Aha, bele, dobra. Totalnie zapomniałem o belkach. Pieniądz. Jak za 24 wielki. Dobra. Dobra, wielki wciór wyciąłem, już mam 5 ton zaraz. No ale wiesz, obierzesz mordo. A nie, nie obierzesz dookoła, nie? Nie. A ty nie miałeś już coś w czasami zbiorniku? Że pani? Nie, też. No jo, przecież ja tylko wjechałem na pola, a nie kosiłem. Więc faktycznie, no, to dosyć ładnie sypie. No to dobrze. Jak najwięcej oleju się przyda, bo jeżeli go nie wykorzystałem, też nie mam pojęcia, jakie jest zapotrzebowanie w ogóle na olej. No i dobra, lecimy. 7 coś metra chyba. 7,5 gdzieś, około jest w tym headerku. No ale to już jest fajna landara, powiem wam szczerze. Ja pierdzielę. Całkiem inaczej się kosi. Jak to wygląda zza kombajnu? Ja się tak cieszę, że... Wtedy na live gdzieś mi przyszło do głowy poszukać tego, bo pewnie nie wiem, co byśmy tak naprawdę wzięli. Mam nadzieję, że nie tego Russell Masha,
bo naprawdę, no te małe, tak 2 na 10, nie? No ale tamten za to później to robi taką kuźwa robotę, jeśli chodzi o Rostela. No i też fajnie, bo wiecie, my lubimy generalnie mieć gdzieś tam poukładane tak w miarę, że wiemy, na co zbieramy. Też później człowiek, wiecie, nie nakręca się przez ileś tam odcinków i nagle dochodzi do czegoś takiego, że kurde, no jest nagle jakaś wielka wymiana, bo coś jest nie tak. A raczej no kombajny koszą, no tam nie ma innej polityki, inaczej było z tym właśnie kombajnem do ziemniaków i z tymi kopaczkami, jak to mieliśmy ostatnio na odbiedaka. Niestety, nas tu z kombajnami raczej, no tam dylematu nie ma, powinny wszystkie raczej kosić i problemu nie powinny jakoś sprawiać, że ten będzie sypał więcej, ten mniej, bo to już tylko i wyłącznie zależy od wielkości headeru i też no taki fajny przeskok, no bo jednak jakby nie patrzeć, w tym klasie 6 metrów było, tutaj po około 7, że tak powiem, z tego co wiem, jeżeli gdzieś tam później będzie ta ankieta i wpadnie naprawdę ten New Holland, który gdzieś tam naprawdę też wielu osobom się spodobał, no to on bodajże ma chyba tam powyżej 6 metrów, nie ma tam 7,5, może i będzie można mu zrobić, ale no to jeden mniejszy, drugi większy, jak najbardziej tak na ten moment wydaje mi się, że w zupełności nam będzie wystarczało. Tak, żeby później sobie gdzieś tam w razie W na te 9 metrów. Ja tu młodaczko pał zakręcę. Myślałem, że cię gdzieś zbugowało pomiędzy drzewami, nie? Ja nie wiedziałem, co się dzieje, mordo. Taka morda, bo nie mogę do przyczepy dojechać. A, dobra. Ja tutaj sobie, słuchajcie, porozstawiałem te przyczepki, bo mówię, w razie W to się fendem przyjedzie pod tą, ale głównie gdzieś tam będziemy starali się sypać na tandemę, z racji tego, że no tu jest blisko, nie ma sensu gdzieś tych dużych zestawów zapinać, tym bardziej sami wiecie, jak to się kipuje. A tu szybko sobie będziemy praktycznie gdzieś tam odbierać i będziemy sobie ten rzepak tutaj szybko wozić. Ty, Adaś, wszystkie beleczki pozbierałeś, o? Tak, pobierane beleczki, mam ostatnie dwa przejazdy w środku na marchewce, więc gitara. No fajnie, to pójdzie, będziemy mieli naprawdę bardzo fajnie robotę w ogóle poogarnianą. Pod względem taki, że to co pozaczynane, to pokończone. Zobaczcie, co to u was. Skończymy? Wiesz no, co, ciężko powiedzieć, bo zostało 10 minut. Ale no z rzepakiem jest tak, że wiadomo, no nie będziemy jakoś mega często sypać, jeżeli Adaś teraz będzie miał czas, żeby nam gdzieś podjeżdżać i będziemy mogli sypać w biegu, to jak najbardziej. Ja myślę, że Adaś dojadę do MF-a. Ja będę tam ogarniał tą marchewkę i mogę w doskoku tutaj robić coś. Dobra. Jak będziecie mieli jakieś tam procenty, to... Dwie minutki możesz być tu. Adaś mówi, że jak badam procenty, to nie ma problemu, że przyjdzie. Zapraszam na seteczkę wtedy. Powiedz mi tylko, czy ja ci mam tu podjechać z tej strony i poprzeć na grobinę. Nie. Ja dojadę tam. Ja dojadę tam i będziemy... Albo znaczy inaczej, ja od razu będę jechał tak, jak idzie po lewej twojej stronie, przejazd i rurę ci otworzę, nie? Dobra, żebyśmy dobra. Nie tracili czasu, żeby ten rzepak położyć. Tak to już na następne odcineczki będzie można. Bo Bronek wysypał, więc on ma luz. Kusić kolejne. No bo tutaj owsa mamy 80% trochę. 80% to dawaj znać. Gorący owiec w twojej okolicy. No trochę tego jest. I zostaje no mała pszeniczka koło domku. O tamto MF-em to nie chcę myśleć, moment jak się padnie. I wykosi. Ja generalnie zasypałem, bo miałem przyczepę, akurat tak mi pasowało, zasypałem na razie co jęczmieniem nasze kury, ale tak czy siak one opierdzielą wszystko, także to nawet jak tyle tam wstrzyma. Tyle po rzepaku zostały tylko pszenice? Kurwa. Owiec jeszcze, ja wiem, ale oprócz tego tylko pszenica tamta, no ja, bo my tylko jedno pole pszenicy zasialiśmy, mordo zaklinowałeś się chyba. Tak, zaklinowałem się i kurwa nie mogę wyjechać. Nie w tę stronę. No dobrze, no już teraz te drzewa będą znikały teraz powoli z tych wszystkich pól. Już teraz ten klimat się gdzieś tam traci, więc spoko. Nawet wiecie, dla szybciej i fajnie dla ogarniania dla mnie. Gdzieś jak tam mam chwilę, to będę sobie po prostu, wiecie, ogarniał tylko i wyłącznie jakieś tam malowania miedzy, coś w tym stylu. Bo już teraz z drzewkami nie trzeba będzie się bawić. Oby one jak najdalej. Tak jak wiecie, tu przy rowie za drogą jak najbardziej niech będą, no bo tak to by było strasznie pusto na tej mapie. Ale tak jak już tutaj teraz takie wielkie pola są, no to już nie ma sensu gdzieś tam bliziutko ich sobie tutaj sadzić. Ja pierdzielę, jakie to pole jest wielkie. Jest kawał pola, kurde. Takie dwa MF-y gdyby były, nie? No. To by to działało tutaj, fest. Dwa MF-y by tu naprawdę oddały. No to jest pole, które przez najbliższy czas na pewno nie będziemy rozbudowywać. To będzie jedynie może pole gdzieś tam w przyszłości, które pierwsze będzie jako takie wielkie później, jak już wszystkie inne rozbudujemy, nie? Bo to za dużych możliwości tutaj nie ma, ewentualnie tą drogę wywalić. No i o dobra, tu idzie wielkie. Nie, no tu w prawo tak jak teraz idziemy. Dobra, Adaśku. Jeżeli chcesz, to cię zapraszam serdecznie. Tobie. Rurę otwieram. Masz tam cały przejazd, żeby mnie
dogonię? Ino dogonić, ja tam na spokojnie na 100% dojadę, także jest git. No właśnie, tak jak jestem tu sobie w kombajnie, no to rozmazywanie naprawdę bardzo fajnie działa. Dzisiaj też jeszcze w ogóle taka fajna pogoda się trafiła, pochmurno. Ale na takie żniwka, w sam raz. Jeszcze jakby człowiek bez kabiny kosił, to już w ogóle było pięknie. W każdym roku takie żniwa były. Mordo, zobacz, jak ty jesteś daleko ode mnie. No, to prawda. No ja teraz gdzieś się tu przetnę, no to jest ten plus, że mówię, nie będę musiał stawać, ale tak czy siak, ja widziałem, że od tamtego momentu zleciały 3 minutki, a nie zrobiliśmy sobie kółeczka tak jakby, więc... niestety, ale dzisiaj rzepaczku nie położymy, będzie jedna rzecz do zakończenia poza odcinkiem. Albo na odcinku. No, ale ty raczej, Mordo, nie masz nic innego do roboty oprócz robienia na klinie w ziemi, jeżeli byś chciał, bo raczej będziesz tak to mógł se kosić. Chyba, że po rzepaku coś od razu. Właśnie, my najlepiej jakbyśmy panowie już powoli rozpiskę zrobili, tak to by było wiadomo, gdzie co można nawozić, co robić, bo... No tutaj marzy mi się zboże ogólnie na tym polu, nie? Na całym. Co to było w ogóle, jak kupiliśmy? To było po zielono ostatnio, owies z warzywkami. To ja, ja bym tutaj dał jęczmień teraz, nie? Dobra, to można... Albo pszenicha, o! Dać. Dużo, dawno nie mieliśmy dużej pszenicy. To można pszenicę, to można pszenicę tutaj chapnąć, no bo faktycznie tu troszeczkę by to posypało. I tu jakiś odwóz by się przydał. Kurde. No teraz najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, gdzie rzepaki siejemy, nie? No z ogólnie pola do popisu to my... Fakt, że dobra, udało się, że te zboża, są owsa, jest owiec, jest pszenica. Jest duży, duży plus, tylko no tak, bo pszenicy no na razie można ryzykować, bo będziemy się starali pobudować jak najszybciej, więc można po starej gospie tak jakby, bo już tak ją będę nazywał, że po starej gospie. Tak, na GPS-ie. Po starej gospie, żeby tam na przykład zasiać cały rzepaczek, tam by pasowało. Lub możemy tutaj zasiać po owsach, ale tak się zastanawiam teraz, czy rzepaku ostatnio nie było na tym 38-39. Tam były warzywka, tam był chyba rzepak. I teraz owies. Tak, rzepak tam był? Chodź kurde! Nie wiem co tam, czy tam soja była, czekaj. Nie, tam był jęczmień ostatnio, teraz jest owies. Oj, o ty, prasowanie było faktycznie, a teraz jest owies, dobra. No to możemy tam rzepaki walnąć. Czyli rzepak, czyli tutaj po te pola kosimy w kolejnym odcinku i można się szykować pod... Ostry a co, tylko tamte dwa pola rzepaku tylko? No kurde, czekaj, dobra, ty tak pojechałeś. I kliny? Te 32? Na pewno 53-54 będzie połączone w jedno pole, to przy wiatraku. To będzie trzeba połączyć. Na pewno będzie trzeba połączyć 15 z 16. No ale teraz ja myślę pod rzepak, no co ty, tak jak Tagaleś powiedział, co, kliny, czyli te... 30... Kliny i tutaj kliny ze starą gospą? No. To ogólnie razem one i tak nie dadzą jakiego. No razem będą dość spore, ale tak to jak razem kliny. Dadzą nam. No to co mamy po jęczmieniu, co belki były zbierane. Razem nam dadzą dwa z groszami hektara, więc. A tam, dobra. I to byśmy wiedzieli, że jesteśmy gdzieś tam na easy, nie z tym. Chociaż patrząc. A dasz podjedziesz mi? 3 hektary. Z chęcią, tylko. No to rzepaku nigdy nie za wiele, bo jeżeli nawet tak, to i tak jak sami widzieliśmy, no za olej są fajne pieniądze. Więc to sobie ogarniam. Ja myślę, że tam oleju nie będzie szło dużo, nie? Więcej będzie na pewno ziemniaków potrzebne niż tego oleju. Więc będziemy musieli pomyśleć nad tym, żeby sobie coś większego... większy kawałek posadzić. I tak myślę, które pole jest takie dość fajne, długie i proste, żeby w tym sezonie na ziemniaki było. Pole na ziemniaki? Może coś kupimy? Boże, ja wiem co kupmy. 89. Długie i proste, 56. Czy owcach? A tu to a, kurde, no fajnie jakbyśmy poszli tu w końcu, bo tu nic nie mamy. A to będzie na wprost, słuchajcie, to będzie na wprost naszej gospy, nie? Ewentualnie pole z małoronych możemy wam sprzedać. To nie, też jest długie i proste, jak coś. Ale nie głupie, bo jechałem tamtędy dzisiaj i jest spoko to. Nie, fajnie. Nawet. Tam ja jak najbardziej jestem za, bo... No, tym bardziej, że nie mamy tego w ogóle kawałka. Tak, nie mamy w ogóle w tamtą stronę nic. A ładnie by to wyglądało. No, no później no. 57, 58, dziękuję. To tam naprawdę, no, tu jak najbardziej jestem za tym, kupmy to, idźmy tam w ziemniaki i jak najbardziej tyle ziemniaków w zupełności starczy. Blisko do odwozu... 5 hektarów kawałku tam. Ile? 5 hektarów kawałka, jakbyś to te pola, które aha, mówiłeś kupił. Boże, nie, a ile to ma? Ma z 1,5? 2 równo. Ładnie. O, to ja no szerokościowo to jest jak 53, ale no na długość.
Jest naprawdę potężne. No dobra, czyli gitara. Tej Boże tylko gospodarkę wybudować i można się, słuchajcie, bawić dalej. Dobra. Fajne, fajne długie pole ogólnie. Ja jadę w jedną i w drugą. Adaś, możesz, jesteś tu jeszcze, czy już pobiegnąłeś? Pobiegnąłem, bo ja tu cały czas wiesz, działam. Dobra, to nie przebiegaj, ale... Ja sobie puszczę na H i sam się przejadę teraz z tymi, nawet ja ciekawe, czy tam nie wiesz... będzie pełna przyczepa może? A już to nawet nie patrzyłem. To ja sobie od razu pojadę i zawiozę akurat ten jeden transport tutaj na olejarni i tak sobie pięknie odcineczek tutaj zakończymy. I można cisnąć tak, żeby na weekendzik, słuchajcie. No w miarę się układa, miejmy nadzieję, że nie będziecie mieli z żadną serią przerwy. Bo jest plan, żeby na cały weekendzik, słuchajcie, dla was, młody, ponagrywać. Dobra, cyk. Myślę, że się powinno udać chyba to zrobić. No, jak Bronusiowi zdrówko pozwoli, to będzie super. No, zdrówko dopisuje. No, cały czas do przodu tam, delikatnie coś powie, jakby był... Jak coś, to Bronus jest trzeźwy, jak coś, to Bronus jest dzisiaj trzeźwy. Właśnie tak nic nie gadaliśmy na ten temat i ciekawe, ile komentarzy będzie. A co, słychać coś nie? No, no słychać trochę, jakbyś słychać, chomika bardzo udawał takiego, coś się słychać. Tak, ja bym, tego nie wymyślił, że... Ale powiedz mi, powiedz mi, Mordo, ale ten... Spuchłeś czy nie? No prawą stroną spuchnięte trochę. Spuchnięte, no, no niestety. No. To nie są słychać jakieś... to. Wiecie, no ale kurde, w szoku byłem, bo wczoraj w ogóle nie byłem spuchnięty wieczorem, ale rano jak się obudziłem, mówię, o. No ja nawet nie, ja powiem ci, tylko współczuję, bo ja wiem co to za ból, tylko że no ja miałem wyrywane trójki, dwie, więc... Ale ogólnie jestem mega zdziwiony, bo mnie nie boję, dlatego że jestem na antybiotyku, więc... No. Boże, nigdy więcej, nie? W życiu, powiem wam szczerze, mordeczki, nie? Takie coś to jest tragedia. Nie chciałbym nigdy więcej czegoś takiego przeżyć, bo... To ile się wycierpiałem przez, no, 3 tygodnie, takie najgorsze, wiecie, to tam... 2 dni to człowiek nie wiedział, co się dzieje, ale później przez te 3 tygodnie to była totalna masakra, jak dziury wielkie, że jedzenie cały czas chodziło, nic jeść, same papki, ból głowy niesamowity i popuchnięte wszystko. Także no, totalna masakra. Dobra, jesteśmy na firmie. Witam serdecznie. Na zabawie, pozwólcie, że się przedstawię, jestem Walduś, a wołają na mnie cyc. I teraz tak, czy nam ten olej rzepakowy się robi? Nie, ale już w tym momencie możemy go włączyć. I niech się on nam tutaj pięknie składuje. Ja wam dziękuję ślicznie, mordy, za uwagę. Miłego weekendziku wam życzę. O cholera, jak to tu wygląda. Powoli, powoli klimacik wraca właśnie na tych dużych maszynach, tych nowoczesnych, naprawdę wygląda to prześlicznie. Miłego, zapraszam do opisu, na razie strzałka i trzymajcie się mordy, cześć! Cześć! Na razie.